Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 19, jesteśmy oczywiście na Felsbrun. Siadamy do naszego mega, trzeba podpiąć stół i brać się za rzepaki. Ciekawe jak mi ten rzepak będzie sypał. Stół jak widać tam przygotowany. Wygląda fajnie. Dobra, ustawimy sobie GPS-a. Zbiera, to jest ważne. Ale nie widzę, żeby on za specjalnie mocno sypał. Ale grunt, że w ogóle sypie. Chyba z tego stołu to całkiem by licho sypał. Podejrzewam, że tamto z powrotem będziemy sypać, bo będzie więcej niż 25%, a nie będę tym ciągnikiem przejeżdżał na okrągło. A może by się i udało taki manewr wykonać. Zobaczymy jak wrócimy, bo mogłem teraz GPS-a krzywo ustawić, przy brzegu wiadomo trochę mniej będzie sypało. Zobaczymy ile będzie procent jak dojedziemy. Szkoda, że ten stół nie ma animacji, kurde no. Taka fajna modyfikacja. Tam jeszcze widać pokos słomy, który został, ale on zostanie zaorany. Mówi się trudno. Nie no, chyba dam radę jechać tam i z powrotem dwa razy. A, spokojnie. Co by w dzisiejszych czasach człowiek począł bez tego GPS-a, co nie? Piękna sprawa. Kurde, jak mi się tym śmiało za farmingiem, to masakra.
i tamto mniejsze pole też moje i też rzepak. Póki ładna pogoda, trzeba to ściąć wszystko. Pewnie trochę się zejdzie, ale co zrobić. Nic za darmo nie ma, trzeba się napracować. Jeszcze człowiek zaziębiony to masakra jest, kurna. Do lekarza strach i żeby to, kurna, czego nie wykryli jeszcze, nie? No i elegancko, zobaczcie, kurna, 98%. Wyekiprujemy sobie od razu. No, trochę się zejdzie z tym polem. Będzie fajna fota na miniaturę. A tu się gdzieś pakuje. Przyczepę nie zawadzę, nie zawadzę. Kurde, ale ładnie to wygląda. Śmieszne paski powycinane będą. Bo jeszcze z tyłu nic w zbiorniku nie widać. No i coś czuję, że tym razem chyba będzie więcej niż 50%.
Będzie więcej, więc trzeba będzie wysypać od razu. No, na styk. Nawet mi się tej rury nie opłaca chować. Jakiś tam ten urok ma te Wels Wrons Wojna. Trzeba by o tym nie mówić. Wejdziemy tamto nazad, wysypiemy i zobaczymy w ogóle, czy ten mały ciągniczek da radę mi z tą kosiarką. Czy ja sobie obkoszę tam nim, nie? Bo to też jest wielki znak zapytania. Trzeba będzie wypróbować. Jak się przecinamy, to bierzemy więcej. Tak zawsze zostawia nam trochę. Niewiele, ale zawsze trochę zostawia. Ale powiem szczerze, że miałem nadzieję, że więcej, że lepiej będzie sypało. No jak ten rzepak sprzedamy, to prawdopodobnie uda nam się kupić pole jeszcze. Tamto obok. To jest pole numer 18. Dobra, niech on sobie jedzie. A my sobie sprawdźmy. Tereny 18 kosztowało 80 tysięcy. Więc mi się wydaje, że powinno się to udać, nie? Jeszcze zostanie na siewy i tak dalej parę grosza.
No powiem wam, że wygląda to przekozak. Szkoda, że stół nie ma animacji. No i dobra, moi drodzy, ja będę kończył ten odcinek, sobie setnę to. My się widzimy w kolejnych. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!